zróbmy taką ekonomiczną analizę i wtedy zobaczmy, czy ten kredyt jest dla nas wystarczająco tani, czy też nie. Też jakby zobaczmy te raty, które będziemy spłacali, czy one się mieszczą w naszym budżecie, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, znów jakby popatrzmy też na to na poziomie psychologicznym. Co my będziemy mieli z tego, że ten kredyt weźmiemy? Znów, czy on spełni jakąś naszą potrzebę? Na ile jest ona dla nas ważna? Co on nam da? W jaki sposób nam będzie służył? Ale też jakie będą tego koszty, tak? Z czym będziemy się musieli też w sobie pogodzić, jeżeli to zrobimy lub nie zrobimy. Czyli znów naprawdę taka chwila refleksji, posłuchanie siebie, tak? I posłuchanie zarówno tej swojej strony takiej strategicznej, planującej, która nam racjonalnie powie, po co nam ten kredyt i jakie są plusy i minusy, i też tej strony hedonistycznej, która mówi nam tak naprawdę, co my będziemy z tego mieli, jaką przyjemność nam to da, że będziemy mieli ten kredyt, albo że go nie będziemy mieli, to wtedy co tak naprawdę utracimy.